Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Ja tę muszę świętą odprawiam o łaskę nieba dla świętej pamięci Stanisławy Pykało. Jest to msza od sąsiadki Zofii. Ksiądz Łukasz odprawia muszę świętą w innej intencji. Witam wszystkich zgromadzonych, a szczególnie dzieci, na drugiej już mszy świętej w ramach Białego Tygodnia. Widzę, że Biały Tydzień nam się rozkręca, bo coraz więcej jest białych dzieci, coraz mniej jest czarnych krzeseł. No, nie będziemy krzeseł wynosić do sali na górze, bo one tam mają swoje miejsce. Mam nadzieję, że do piątku to już wszystkie krzesła tutaj wystawione przez dzieci komunijne będą zajęte. Ale to jest zadanie dla dzieci, aby swoim kolegom i koleżankom powiedzieć: już czas wyzdrowieć, niech już was głowa nie boli ani żołądek. Możecie spokojnie przyjść do kościoła, bo jest Biały Tydzień. A na początku tej mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z wielką ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i sieć ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu.
a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że wszyscy więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Odpowiedzieli mu: Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój. Odpowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godzinie w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania. Zostawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto Słowo Boże. Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej. Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Zbawia mnie, Panie. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Zbawia mnie, Panie. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Zbawia mnie, Panie. Pośle Wam Ducha Prawdy, On Was doprowadzi do całej prawdy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tak widzę, że dzieci lubią tymi swoimi sznurkami się bawić. Ale tak nie wolno robić w kościele. A nawet jedna pani mi powiedziała, że w dniu waszej pierwszej komunii świętej, ja tego nie zauważyłem, ale może tak było, może to wyjdzie na nagraniu, które robił pan, który robił wideo na waszej pierwszej komunii świętej. Może to się ukaże, bo właśnie jak tutaj chłopaki po komunii świętej szli, o, ksiądz stał tutaj, w tym miejscu, tu udzielał dzieciom komunii świętej, dziewczynki szły tędy, a chłopcy tędy wracali i chłopaki nie mieli jednej rzeczy wyćwiczonej. Chodzenie w albie po schodach. I tutaj właśnie na tych schodach paru chłopaków poległo. Czyli wchodzili prawie że na czworaka. No widzicie? To jest takie trudne. Te nowe stroje komunijne wcale nie są takie łatwe do chodzenia. Dziewczyny, jak często chodzą w sukienkach albo w długich sukniach, to one są nauczone, że to tak trochę do góry się podnosi, jak się wchodzi po schodach i nie będą leżały na ziemi, jak będą wchodziły, nawet mając długą sukienkę i się nie przewrócą. No a chłopaki, gdzie się mają tego nauczyć, prawda? No ale jest takie jedno miejsce, gdzie nauczyć się można. To jest seminarium. Właśnie wtedy, kiedy taki młody kleryk dostaje nie albę, ale czarną z guzikami, to się nazywa, pomóżcie mi, nie kamizelkę tam, długa i czarna z guzikami, to się nazywa sutanna. Właśnie, kiedy dostaje sutannę, no to wtedy także i klerycy często, jak te sutanny dostają, to zanim są obuczyny, czyli takie uroczyste założenie im sutanny przez księdza biskupa, to uczą się chodzić w sutannie po schodach. Bo jak są obuczyny, to nie tylko jest ksiądz biskup, nie tylko dużo zaproszonych księży, nie tylko dużo ludzi, ale czasami telewizja przyjeżdża. I sobie wyobraźcie, że tak sobie idzie taki kleryk, który dostał sutannę, chodzi po schodach i nagle łubudubudu, leży. To by dopiero było świetne nagranie, prawda? No ale czasami takie różne rzeczy są trudne, jak na przykład sznurki, czyli cingula, oraz długie stroje są trudne, szczególnie dla chłopaków, a także i dla kleryków, żeby się nauczyć w tym dobrze chodzić i nie przewracać się, jak się chodzi do góry po schodach. A dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego o tym powiedziałem, ponieważ w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy także o czymś, co jest bardzo trudne. Apostołowie, którzy głosili Pana Jezusa, którzy głosili ludziom, że Jezus, który był zabity, zmartwychwstał, zostali zamknięci w więzieniu za to, że głosili Pana Jezusa, i żeby nie uciekli z więzienia, to jeszcze strażnicy zakuli ich w dyby
i w kajdanki. No, musimy sobie wyjaśnić, co jest co. Co to są kajdanki? Od tego. Co to są kajdanki? Takie te, co się zakłada na ręce. To są rękawiczki. Nie chodziło o kajdanki. Co to są kajdanki? Takie to się jak policja na przykład zatrzyma pirata drogowego, no to zakłada się takie... No takie kajdanki. Który co się zakłada? No takie metalowe kajdanki, nie wiem. A takie metalowe, a jak, a po co są te kajdanki w ogóle? Do czego one służą? Do łapania ludzi. Tak? Kajdanki do łapania. A po co jest policjant? Żeby łapała piratów drogowych. Rozumiem. No ale wróćmy do kajdanek. W takim razie, po co są kajdanki? Żeby łapać ludzi. On już jest złapany. Prawda? On jest złapany. A więc jak jest ktoś złapany, no to w takim razie... Żeby więzień nie mógł rękoma ruszać. No właśnie. Tak. No już. A więc jest złapany, jest w więzieniu, a jak jest groźnym przestępcą, no to wtedy mu się te ręce kuje kajdankami, tak? I wtedy on nie może uciekać. No dobrze, wiemy, co to są kajdanki. Ale teraz drugie pytanie. Co to są dyby? Dyby, co to są? Dyby. Zwiększona wersja kajdanek. Czyli na czym polega ta wersja kajdanek inna? Co? Że jest większa. Aha. Czyli są kajdanki i kajdany. No ale nie są kajdany, to mają być dyby. Bo gdyby to była powiększona wersja kajdanek, to by były kajdany, no nie? A to są dyby jednak. To takie kule na łańcuchu, co się przypina do nogi. No dalej nie wiem, co to są dyby. Nie pasuje do mojego słownika to wytłumaczenie. Co to są dyby? W dawnych czasach były używane, dzisiaj na szczęście nie są używane. To były takie deski, które się otwierały i tam były otwory, na przykład na głowę, na ręce, na nogi. To się zamykało i wtedy więzień nie mógł uciec, tak? Dobrze. I właśnie o tym była mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że dwaj uczniowie Pana Jezusa, Paweł i Sylas, byli zamknięci w więzieniu i mieli na swoich rękach kajdanki i byli zakuci w dyby, tak? No tak. W takim razie możemy powiedzieć, że nie było dla nich żadnych szans, prawda? Bo byli zakuci w kajdanki i mieli założone dyby. Czy nie mieli żadnych szans? Jaką szansę mieli? Wiarę. Wiarę, tak. Oni dalej trwali przy Panu Jezusie, mimo że byli zamknięci w więzieniu, aresztowani za to, że głosili Pana Jezusa, oni swojej wiary nie stracili. I jak słyszeliście w pierwszym czytaniu, wtedy w nocy, gdy byli w więzieniu, zakuci w kajdanki i w dyby, a strażnicy spali, to wtedy co się stało? Było jakieś bum i się zatrzęsła ziemia. Było bum, dobrze. I po tym bum, co było dalej? Trzęsienie ziemi było i to koniec, co? Katastrofa? Drzwi od więzienia się otworzyły. Tak, i potem co było? W tych dybach? Dyby też się otworzyły. Tak, a kajdanki? Co było z kajdankami? Też się otworzył. Tak. I anioł powiedział, idźcie. Drzwi się same, też zamknięte na porządny klucz, prawda? Zamek zamknięty, otwarły i oni sobie mogli pójść. Ale kiedy poszli, to co robili dalej? Czy trzęśli się ze strachu, żeby ich znowu nie aresztowali? A co robili dalej? No, wyszli z tego więzienia i co dalej?
Tu? Co się stało? No dalej to było. Słuchajcie, oni byli bardzo odważni, czyli dalej głosili Pana Jezusa. Nie patrzyli, że znowu mogą ich aresztować, że znowu mogą ich zamknąć do więzienia, że mogą im na ręce założyć kajdanki i zakuć ich w... Tak, nie patrzyli na to. Wiedzieli, że ich zadaniem jest głosić Pana Jezusa i oni byli bardzo, bardzo odważni i głosili Pana Jezusa. Słuchajcie, dalej, skoro tak już mówimy o takim ograniczeniu się przez dyby, przez kajdanki i że to wiara z tego wyzwala, to właśnie także wcześniej mówiliśmy o tym ograniczeniu w umiejętności chodzenia przez alby i sutanny i mówiliśmy o tym, o tych sznurkach, prawda? Słuchajcie, a czy wiecie, jak po łacinie nazywa się sznurek? A? Nie, to jest po polsku. A jak po łacinie jest sznurek? To ja was nauczę. Bo jak chłopaki zostaną ministrantami, to słuchajcie, żeby nie było tak, jak tutaj było ileś lat temu w tej parafii, jak byliśmy różaniec koło Matki Bożej, tam figurki. I ja mówię do ministrantów takich starszych, przynieście mi tutaj lichtarze. Tam pełno młodzieży było na placu przed kościołem, ustawieni w różne grupy. Ja patrzę, wynoszą chłopaki z kościoła, co? Sztandary pogrzebowe. No więc, żeby tak nie było, prawda? No, tylko żeby jak ksiądz powie, podaj do ministranta cingulum, to żeby nie podał księdzu sztandaru pogrzebowego, bo w ogóle nie o to chodzi. W takim razie wracamy do tego, jaka jest łacińska nazwa sznurka? Kto wie? Cingulum. A skąd wiedziałeś? Bo ksiądz powiedział. Ja powiedziałem? Poważnie? To ty nawet umiesz słuchać. Aha, no to dobry jesteś. No dobrze. Ale słuchajcie, pewien ksiądz tłumaczył dzieciom, co to jest cingulum. Ja wam też wytłumaczę. To było tak. Mówił tak. Cingulum to jest sznurek. Ale po łacinie sznurek tłumaczy się cingulum. I dlatego cingulum to jest sznurek. I dlatego po łacinie sznurek to jest cingulum. I dlatego cingulum po polsku to jest... A tłumaczycie to po łacinie na... O, to jest... I wtedy chłopcy bardzo, bardzo szybko zapamiętali. Ale słuchajcie, powiem wam jeszcze o innych dybach, które się czasami dzieciom mogą zdarzać. Kiedy prowadziłem w różnych parafiach komunie święte, to były jeszcze inne ograniczenia, nie tylko alby i sznurki, czyli cingula, ale na przykład organista to był w gipsie. No tak, bo wiecie co? On sobie wtedy tą lewą rękę złamał. Prawą grał nogami. Miałem takie pierwsze komunie święte, że dzieci jeszcze na 2-3 dni przed komunią świętą miały różne wypadki. No i idzie taki chłopak sobie do komunii świętej ostatni, bo idzie wolniutko i tak huśtyk, 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 bo inaczej iść nie może, ale na szczęście jest. Słuchajcie, w pewnej parafii zdarzyło się, nie wiem, czy wygląda, wiecie, jak wygląda samochód, który dawniej się nazywał Maluch. Co, co, co? Jeszcze są maluchy. Są maluchy, no to dobrze. Dobrze. Słuchajcie, tej dziewczynce, o której teraz mówię, przed komunią świętą, Maluch, który się cofał, nie zauważył jej, na podwórku to było, w dużym mieście, zatrzymał się na paluchach nogi. Na szczęście palców nie zmiażdżył, no ale musiała iść do pierwszej komunii świętej w porządnym gipsie. A słuchajcie, a pewna dziewczynka nie przyszła na pierwszą komunię świętą, bo na 2 dni przed komunią świętą zachorowała, no i wylądowała w szpitalu, zdarzyło się. No i teraz rodzice się martwią, co zrobić? Dziewczynka do komunii świętej była przygotowana. Do komunii świętej była dopuszczona. W próbach uczestniczyła. 2 dni do komunii świętej, a ona do szpitala. No i teraz myślą sobie rodzice, no następna komunia święta jest za rok. W takim razie nasza córeczka pójdzie do komunii świętej
Za rok. No właśnie, ale ja wtedy pomyślałem, no tak, ale dlaczego ma iść za rok, skoro ona jest przygotowana do Komunii Świętej i dopuszczona do pierwszej Komunii Świętej, prawda? W takim razie, słuchajcie, jak wróciła z tego szpitala po kilku tygodniach, to tak, umówiliśmy się z rodzicami, że będzie miała swoją prywatną pierwszą Komunię Świętą. Wcale nie musi czekać całego roku. I słuchajcie, ale no, jednej dziewczynce do Komunii Świętej to jest iść bardzo trochę, tak? Jak powiecie? Nie, bez sensu. Komunia Święta zawsze ma sens. Nie gadaj do mnie bez sensu. No właśnie, Komunia Święta ma zawsze sens, pierwsza także. Nie rozumiem. A dlaczego? Komunia Święta. Dlaczego? Jak jest jedna dziewczynka, to jest komunia bez sensu. Powiedz. Nie wiem. A czym się różni Komunia Święta całej grupy pierwsza od Komunii Świętej pierwszej jednego dziecka? Bo tylko są goście i rodzice. Ale to jest bez sensu? Nie. Dobra odpowiedź. No słuchajcie, to właśnie to jest to. Nawet jak nie ma gości, a jak nie ma gości, to czego może nie być? Co? Prezentu. To taka Komunia Święta pierwsza nie ma sensu? Ma sens. Dlaczego ma sens? Bo chociaż można przyjąć Pana Jezusa. Słuchajcie, wyznanie wiary przez Pawła i Sylasa miało sens, chociaż wylądowali w więzieniu i byli zakuci w kajdany i dyby. Tak, to miało wielki sens. I podobnie Komunia Święta jednego dziecka, które chorowało, było w szpitalu, ma sens. Oczywiście mogło być dziewczynce smutno, że jest jedna, że jest sama. I wtedy wpadliśmy na taki pomysł, że dla towarzystwa jej koleżanki z klasy także się ubrały w swoje piękne stroje komunijne i dla niej to była pierwsza Komunia Święta, a one w tych pięknych strojach komunijnych, prawda, także brały udział we mszy świętej, uczestniczyły i do Komunii Świętej razem ze swoją koleżanką, przedtem chorą, a później zdrową, przystąpiły. I zobaczcie, wprawdzie gości nie było, na mszy świętej było niewielu ludzi, ale to była bardzo piękna msza święta. Było to piękne przeżycie tego dziecka oraz rodziców. I słuchajcie, to ma głęboki, głęboki sens. I chociaż choroba ją ograniczyła, szpital ją ograniczył, to jednak miłość do Pana Jezusa wcale przez to, że była ograniczona przez chorobę, nie była mniejsza. Masz coś ważnego do powiedzenia? Wiem, do czego jeszcze posłuszne są dyby. Do czego? Do ścinania głowy. To chodzisz daleko i to nie są dyby. Mylisz pojęcia. Posłuchaj w słowniku, strona 825. Tam jest napisane. No, dokładnie. I to jest zupełnie coś innego. Słuchajcie, kochani, w takim razie wiemy, że wszystko, co jest związane z wyznaniem wiary w Pana Jezusa, choć się może wydawać, że człowieka ogranicza, ma wielki sens. Amen. Panie Boże, zawsze. A teraz powstańmy i przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, ale dzisiaj inaczej. Dzisiaj nie ksiądz i nie czytane, tylko wymyślane przez dzieci modlitwy. W takim razie zadam Wam pytanie. Można się zgłaszać o co, albo w jakiej intencji, albo w jakiej sprawie, albo za kogo chciałbyś się pomodlić. Jak masz pomysł, podnosisz rękę, ja podaję Ci mikrofon, Ty mówisz. Żeby wszyscy byli zdrowi. Ciebie prosimy. Żeby Jezus odpuszczał nam grzechy. Bo my za nie żałujemy. Ciebie prosimy. Śmiało. O dobra wszystkich ludzi na ziemi. Ciebie prosimy. Kto jeszcze chciałby? A może jakaś mamusia, tatuś, babcia, ciocia, wujek? Proszę bardzo. Można z kościoła bez mikrofonu. Księdza
Żeby babcia była zdrowa. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Żebyśmy kochaliśmy Pana Boga. Wysłuchaj nas, Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj. Módlmy się za chorych. Prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I ostatnia szansa, kto jeszcze? To ksiądz Łukasz tam przeczyta z książki intencji. O dar życia wiecznego dla świętej pamięci Stanisławy Pykało. Jest to intencja od sąsiadki Zofii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Panie, wysłuchaj naszych błagań, których żyjesz, lujesz na wieki wieków. Usiądźcie. Sam przyrzekł Bogu, przychrz się raz, dotrzymać pragnę. Kościoła słuchać. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim żyć umierać pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, jestem Bogiem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Witaj pokarmie, w którym niezmierzony nieba i ziemię Twórca jest zamkniony. Witaj napoju zupełnie gaszący umysł pragnący. Witaj, krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga samego. Znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności, niesiesz godności. Witaj z niebiosów, manno padająca, rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca. Wszystko na świecie, co jedno smakuje, w tym się znajduje. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego, drzewo owocu pełne żywiącego. Kto cię skosztuje, śmierci się nie boi, choć nad nim stoi. Thank you.
Witaj jedyna serc ludzkich radości, witaj strapionych wszelka łaskawości. Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, ku Tobie wołają. Ciało Twe i krew, za dary nieskończone, wielbimy Cię. Cię wszechmocny za dary Twe nieskończone, za ciało i Twoją krew. Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie nie godni, kiedy do Twego stołu się zbliżamy. Dzięki Ci, za ciało Twe i krew, za dary nieskończone, wielbimy Cię. Dzięki za ciało. Wielbimy Cię. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na bardzo króciutkie ogłoszenia. Nie wiem, czy dorośli zwrócili uwagę na to, jak zachowują się dzieci, ale nie chodzi o to, czy bawią się cingulum, czy machają nóżkami, tylko chodzi o coś innego i tym razem. Mianowicie, tam, gdzie jest akcja liturgiczna, tam zwracają się buzią całym frontem. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że kiedy ksiądz mówi z tego miejsca, to dzieci są odwrócone w tę stronę. Kiedy ksiądz Łukasz czytał tam Ewangelię, to chociaż tutaj stał ksiądz proboszcz, to dzieci były dobrze zwrócone właśnie w stronę księdza Łukasza, który czytał Ewangelię. Bo takie są liturgiczne zasady. Jeżeli akcja dzieje się przy ołtarzu, to wtedy jesteśmy zwróceni twarzą w stronę ołtarza. To jest takie pierwsze
przypomnienie, ale równocześnie także i pochwała tych dzieci, które w tym wszystkim, co jest ważne w liturgii, się nie pogubiły. Natomiast gdy chodzi o taką drugą rzecz, którą chcemy trochę sprawdzić, to to, jak dzieci będą śpiewały litanie do Matki Bożej. Wprawdzie tekstów nie znacie, więc to pierw zmiłuj się nad nami, a potem to módl się za nami, to musi być słyszane. Musi się w całym Kościele rozlegać dziecięcy głos, że to jest pięknie śpiewane, dzieci się pięknie modlą. To na dzisiaj. A na jutro, jak przyjdziecie na godzinę 18 na kolejny dzień Białego Tygodnia, to jutro poprowadzi Muszę Świętą ksiądz Łukasz. I będzie taki konkurs, ale ksiądz Łukasz nie będzie się was o to pytał, tylko ja się księdza Łukasza potem prywatnie zapytam, bo ja będę już w tym czasie na odpuście w innej parafii. I wtedy właśnie zapytam się księdza Łukasza o taką jedną rzecz. Czy na środowej mszy świętej, tutaj w prezbiterium, grzeczniejsi byli na mszy świętej i na nabożeństwie chłopcy czy dziewczynki? Ksiądz Łukasz się nie będzie pytał o to, nie będzie was dopingował do grzeczności, tylko ja potem po mszy świętej, jak już się spotkamy z księdzem Łukaszem, to zapytam się, czy grzeczniejsi na jutrzejszej mszy świętej byli chłopcy, czy grzeczniejsze były dziewczynki. Oczywiście to będzie tylko do mojej prywatnej wiadomości, bo ja nie będę rozgłaszał całemu światu, że ktoś się nie umie w Kościele zachować, bo to nie o to chodzi, prawda? Ale to jest szansa dla tych, którzy mają jeszcze taką tendencję do tego, żeby się wiercić, żeby do obecności przy Panu Jezusie się trochę jeszcze przystosować, aby tej właściwej postawy przy ołtarzu tutaj pięknie się nauczyć. Rozumiemy się, dzieci? Bardzo się cieszę, bo my się zawsze rozumiemy, że także i tym razem się doskonale rozumiemy. I tutaj dla was jest może, przynajmniej dla niektórych, taka rzecz nowa. O to się muszę jeszcze zapytać przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Tutaj będzie się za chwilę coś działo. Taki żółty przedmiot stojący przy tabernakulum. Ma swoją nazwę. Kto wie? Krzyknij głośno. To jest monstrancja. Dobrze. Zapamiętajmy tę nazwę. Monstrancja. No tak. Tylko tutaj jest parę żółtych przedmiotów koło tabernakulum, więc proszę nie pomylić z lichtarzami, na których stoją świece, bo to nie są monstrancje, tylko monstrancja. Do czego służy? Mów głośno. Tak, adorowania Pana Jezusa. Ksiądz wyjmie Najświętszy Sakrament z tabernakulum, włoży do monstrancji i my wtedy uklękniemy, mając w swojej świadomości, że tam pod postacią chleba w tej monstrancji jest żywy, prawdziwy, obecny Pan Jezus. I dlatego to jest ważne, aby dzieci także miały tę świadomość, że tutaj klękamy przed Panem Jezusem, a nie przewracamy się, nie kiwamy się albo leżymy. Tutaj jest Pan Jezus, tutaj On jest wśród nas, wystawiony w Najświętszym Sakramencie, w monstrancji, jak pięknie powiedział wasz kolega. I dlatego uczymy się także i nie tylko porządku liturgicznego, ale także tego, co tutaj w Kościele jest i do czego to wszystko służy. Teraz powstańmy, błogosławieństwo, które zakończy mszę świętą i potem już nabożeństwo majowe. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Zbawcza hostią godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych ci,
daj siłę, pomoc ześlij nam. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przeciwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Omożna, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebnym, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności,
módl się za nami. Chrócę duchowna, módl się za nami. Wieso Dawidowa, módl się za nami. Wieso z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać
Panno. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani, przed tak wielkim sakramentem módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.